Ja dzisiaj nie jestem w stanie wyczerpać tematu, właściwie chyba go tylko tak rozpocznę, napomknę. Słyszeliśmy już bardzo ważne słowo odnośnie wieczerzy. I czasami trzeba, żebyśmy byli oczyszczeni, nasze stopy odświeżeni, umocnieni. Niedawno na spotkaniu dla pracowników zboru, nie było nas wielu, ale wydaje mi się, że to, z czym dzieliłem się, jest niezwykle ważne. Dlatego też chciałbym dzisiaj do tego wrócić. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, od 2 wiersza do 6 czytamy tak. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana Boga Twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć. I drugie słowo, które jest zapisane w księdze, w liście Jakuba. Jakub pisze tak, od 1 rozdział, 2, 3, 4 wiersz i 12. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienagani, nie mający żadnych braków. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Drodzy, jeden i drugi tekst odnosi się do kwestii doświadczeń i prób w życiu człowieka wierzącego, Bożego dziecka. Izrael był Bożym ludem. My jesteśmy Bożym ludem. I kiedy Bóg mówi tutaj przez Mojżesza o tym, żeby oni dobrze pamiętali tą całą drogę, którą przeszli przez pustynię. I to jest ciekawa rzecz, że Bóg mówi tutaj, że On prowadził ich w taki sposób, aby ich ukorzyć, doświadczyć, aby poznać, co jest w ich sercach. Moi drodzy, myślę, że każdy z nas wie dokładnie, że Bóg wie, co jest w naszych sercach. Dla Boga nie zaskoczeniem, czy nie są zaskoczeniem żadne nasze reakcje, pozytywne czy negatywne. Ale to my nie znamy własnego serca. I Bóg, kiedy mówi, że chce poznać, co jest w naszych sercach, to po to, żebyśmy my zobaczyli samych siebie. I chcę dzisiaj powiedzieć o tym, jak wielką wagę w Twoim i w moim życiu ma to, że Bóg pozwala, aby przyszła pokusa, aby przyszło doświadczenie, aby przyszła próba do Twojego i do mojego życia. Że jest to coś, co jest niezbędne, jeżeli w ogóle mam duchowo wzrastać. Kiedy tak czytam ten tekst z Księgi Mojżeszowej, kiedy patrzymy na Izrael, który zostaje wybawiony z Egiptu, z niewoli. I zanim zostaje wprowadzony do ziemi obiecanej, tak zwanej ziemi odpocznienia, to musi przejść drogę przez pustynię. Musi przejść drogę przez doświadczenia i próby, które tam na niego czekają. Różnie możemy przedstawić ten etap między Egiptem a Kanaanem. Jest to piękny obraz wybawienia, a Kanaan jest takim pięknym obrazem dojrzałości, gdzie już
chodzimy w taki sposób przez wiarę, że już nie musi być obłok, nie musi być słup ognia, ale Bóg mówi do nas i my słyszymy i jesteśmy posłuszni temu i działamy według tego, co Bóg do nas mówi. Ten okres pustyni to jest okres dojrzewania. To jest okres niemowlęctwa, od nawrócenia, od nowonarodzenia, zanim znajdę się w ziemi obietnicy, obiecanej, gdzie będę musiał podjąć duchową walkę, to Bóg chce mnie do tej duchowej walki przygotować. I Jakub też tutaj pisze bardzo wyraźnie o tym, że za największą radość mamy sobie poczytywać, gdy przez rozmaite próby przechodzimy. Ja mówię tak, chrześcijanie nie są masochistami. To nie jest tak, że my mówimy hurra, jest doświadczenie, prawda? Dla samego doświadczenia, dla samego cierpienia. Ale bez doświadczenia, bez cierpienia, bez próby, ty i ja nie możemy dojrzewać, nie możemy przechodzić całego procesu duchowego wzrostu. I dlatego Jakub mówi, za największą radość sobie poczytujcie. On tam mówi w tym 12 wierszu, że kiedy przejdziemy próbę, błogosławiony, szczęśliwy mąż, który wytrwa w pokuszeniu, dosłownie w pokuszeniu, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga. Inaczej mówiąc, nie mogę dojść do momentu wieńca chwały, wieńca żywota, wieńca zwycięstwa, jeśli nie przejdę zwycięsko przez próby i doświadczenia. Tak więc nie jest dla nas zaskoczeniem, że człowiek wierzący, człowiek zbawiony, człowiek odrodzony, człowiek, który uwierzył i dał się ochrzcić, przechodzi przez różnego rodzaju uciski, doświadczenia i próby. I tu, to słowo, które tutaj Jakub używa, peirasmos, ono oznacza i pokuszenie, i doświadczenie. Nie każde doświadczenie wynika z pokuszenia, ale pokuszenie tak samo jest doświadczeniem i próbą. Sama pokusa w sobie nie jest, że tak powiem, czymś złym. I to, że przechodzisz przez próby i doświadczenia, jeszcze nie czyni ciebie i mnie mocnym w Bogu. Czyni mnie mocnym w jakiś sposób, czy ja przejdę przez tą próbę i doświadczenie w sposób zwycięski. Mamy takie powiedzenie, okazja czyni złodzieja, nie? Okazja czyni złodzieja, ale muszę wam powiedzieć, wcale nie. Okazja ujawnia stan serca człowieka. Ta okazja, ta pokusa tak naprawdę pokazuje, jaki jestem w środku. Jaki jestem w środku. To nigdy nie możesz powiedzieć, bo gdyby tam nie leżało i nie wypadło mu z kieszeni to 100 zł, on tego nie zauważył, a ja miałem to szczęście i za nim. Prawda? No i znalezione, jak to mówią, dzisiaj nie kradzione, nie? Co powinienem zrobić? Widzicie, próba, doświadczenie, pokusa, ona ujawnia to, kim ja tak naprawdę jestem. Co jest w moim sercu? Drodzy, tak więc Jakub mówi, gdy przechodzicie przez próby, nie narzekajcie, ale wiedzcie, że jest to sposobność, aby były zbadane skrytości waszego serca. Drodzy, sytuacja, choćby taka zwykła, kogoś witam, uśmiecham się, za chwilę się odwracam i słyszę, że coś negatywnego na jego temat jest mówione i ja chętnie nadstawiam uszu. Przed chwilą, prawda, ja się witałem wylewnie z nim. I to pokazuje, jak zepsute, jak negatywne rzeczy ciągle znajdują się gdzieś tam w głębi twojego i mojego serca. I pokusa, i też doświadczenie i próba mają ujawnić, żeby wypłynęło na wierzch to, co tak naprawdę, kim ja tak naprawdę jestem wewnątrz, w moim sercu. Zobaczcie, taka prosta rzecz. Jezus naucza o czworakiej roli. Prawda?
I zobaczcie, to ziarno, które padło na kamienisty grunt, dosłownie tam jest kamienisty grunt, tłumaczone czasami na skałę, kamienisty grunt, szybko wzeszło. Ale gdy przyszedł co? Ucisk, prawda? Prześladowanie z powodu słowa, w które uwierzył. On się tak cieszył. I nagle okazało się, że Słowo Boże, czy on, inaczej, on w Słowie Bożym nie jest zakorzeniony. Bo gdyby był zakorzeniony i właśnie ten ucisk i ta próba i ten gorąc, który przychodzi do jego życia, ma ujawnić, jak głęboko jestem zakorzeniony w Bogu. Czy będę słuchał, tak jak mówi Bóg przez Mojżesza, aby się okazało, czy będziesz słuchał mojego słowa, moich przykazań, czy ciągle będziesz łamał moje przykazania i moje słowo. Ale to może się okazać tylko w próbie i w doświadczeniu. Drodzy, ważniejsze dla nas jest i dla każdego z nas ważniejsze to, jak zachowuje się w czasie trudnym, w czasie próby i pokusy, niż gdy wszystko idzie dobrze w moim życiu. Prawda? Bo gdy wszystko idzie dobrze, nie trzeba wielkiego wysiłku. Ale kiedy pojawia się problem, wiecie, pokusa zmusza nas do podjęcia decyzji. Czy ulegnę jej, czy też dam temu odpór. I za każdym razem, kiedy ulegnę pokusie, jestem przegrany, nie mam zwycięstwa, a jeżeli będę to robił codziennie i co jakiś czas powtarzał, to sprawi, już dzisiaj psycholodzy o tym mówią, to sprawi, że te nawyki, te złe nawyki, to uleganie pokusie, to poddawanie się złym pragnieniom, złym postępowaniu, będzie umacniać nasz nieprawy charakter. Każdy, który uwierzy w Chrystusa, musi przejść przez pustynię, aby znaleźć się w Kanaanie. Inaczej mówiąc, Kanaan jest nie tylko tym miejscem dojrzałości, ale też jest obrazem tego, co dzisiaj czytane było, że zwiastujemy powtórne przyjście i że jestem gotowy na spotkanie z Panem. Bez tej próby, ja nie wiem, jaka jest wtedy moja wiara. Mnie się wydaje, że ja naprawdę ufam Bogu i wierzę, ale kiedy mam dokonać decyzji, kiedy mam postąpić według Bożego Słowa, okazuje się, że robię inaczej. Co robię zupełnie inaczej. Pokusa, próba, doświadczenie nie sprawia automatycznie duchowego wzrostu w Twoim i w moim życiu. Nie działa to w ten sposób. Wzrost następuje, gdy próba i pokusa jest przezwyciężona, kiedy podjąłem właściwe decyzje, kiedy właściwie się zachowałem, to wtedy mam zwycięstwo i wtedy jest nagroda. I wtedy, kiedy mam raz i drugi i trzeci zwycięstwo, tak jak przedtem umacniam coś nieprawego w moim życiu, tak umacniam w sobie prawy charakter. Drodzy, syn do ojca mówi: tato, kluczyki, które zostawiłeś na stole od samochodu i wyjechałeś. Wiesz, chodziłem dookoła tego stołu i tych kluczyków i miałem takie wielkie pragnienie wziąć te kluczyki, wsiąść do samochodu i pojechać. Byłem tak kuszony. Oczywiście, że ojciec nie dał mu żadnego przyzwolenia do korzystania z jego i on o tym wiedział, ale mówi, te kluczyki, takie wystawienie na pokuszenie. Ale już powiedziałem, pokusa, pragnienia, które się rodzą, emocjonalne czy też w myśleniu logiczne, nie, to nie one tworzą, że będziesz złym człowiekiem. Nie, one tylko mają ujawnić to, kim naprawdę ja jestem. I nie będę bazował, bo diabeł będzie próbował poruszyć moje uczucia, abym podjął niewłaściwe decyzje. Jeśli nie uczucia, będzie mówił do mojego umysłu. To nie jest takie złe. Jezus był poddany próbie.
Wiecie, śmiesznym jest, kiedy ludzie wierzący myślą, że nie będą wychowywani przez Boga. Kiedy nie będą wychowywani przez poddanie nas próbie i doświadczeniu. Skoro sam Boży Syn poddany był pokuszeniom, Duch Pański, przecież On był napełniony Duchem Pańskim i Duch Pański zaprowadził Go na pustynię, aby Go kusił diabeł. Bóg ma w tym cel. Jezus musiał zdać egzamin. Musiał. Tak jak pierwszy człowiek był poddany testowi w ogrodzie Eden. Nie wolno ci z tego drzewa zjeść, bo jeśli zjesz, umrzesz. Wiecie, my czasami mówimy, a może tak nie będzie. Może się uda. I przekraczamy granice, które Bóg nam wyznacza. I okazuje się, że to Bóg ma rację. Że przychodzi śmierć. Przychodzi porażka. Tak więc, jeśli przejdę zwycięsko, i diabeł też oferował Jezusowi drogę na skróty. Wziął go na górę, pokazał mu królestwa świata. Mówi, dam ci to wszystko. Tylko jedną rzecz, pokłoń mi się. Jedna mała rzecz, tylko mi złóż pokłon. No cóż to takiego jest? No wiecie, jeżeli mam coś zyskać, bez żadnego wysiłku, bez trudu, to byłby koniec. Co to takiego jest? Wziąć ten owoc, tak pięknie wygląda, prawda? Zerwać z niego. Co to takiego jest? Popatrzcie, ani morderstwo, ani cudzołóstwo, nieposłuszeństwo. Wzięli owoc, zjedli, przyszła śmierć. Jestem poddany próbie po to, aby Bóg mógł wykształtować, ukształtować we mnie, w tobie prawy charakter. Nie dowiem się, kim jestem, bo Słowo Boże mówi, że najprzewrotniejsze jest serce człowieka. I Pan bada serce i Słowo Boże, które jest zwiastowane na naszych nabożeństwach i wszędzie w Kościele, kiedy jest zwiastowane, ono jest mieczem obosiecznym, jest zdolne osądzić myśli i zamiary serca. Jest tak ostre, jeżeli tylko jestem otwarty na Boże Słowo, że odkryję moje prawdziwe motywy. Jest w stanie rozdzielić między duchem a duszą, co jest niezwykle trudne. Bo duch i dusza są niesamowicie z sobą ściśle powiązane, łącznie z naszym ciałem. Wtedy mamy do czynienia z człowiekiem. Tak więc charakter to prawdziwy ty, to prawdziwy ja. Gdy wytrwa w próbie, czyli wytrwa w pokuszeniu, gdy zostanie wypróbowany, przejdzie. Zwróćcie uwagę, to jest słowo, że wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Jest jakiś czas próby, jakiś okres próby. Nie zawsze to jest kwestia dnia, czasami to jest kwestia miesięcy, a nawet lat. Hiob był poddany próbie. I wytrwałość, i wierne trwanie przy Bogu, wierne trwanie przy Słowie pozwoliło Hiobowi odnieść zwycięstwo. Ty i ja możemy być ludźmi, którzy odnoszą zwycięstwo. A kiedy ty i ja odniesiemy zwycięstwo nad małymi rzeczami, wtedy Bóg będzie mówił, będę mógł więcej w niego zainwestować, dać mu więcej odpowiedzialności, będę mógł go namaścić moim duchem, będę mógł go używać tak, jak chcę. Ale musi przejść próbę. Wiecie, czasami prosta uwaga do kogoś, proste poproszenie o coś, proste powiedzenie, nie rób tak. Ludzie natychmiast się oburzają, natychmiast się gniewają. Ja powiem, to gdzie jest prawdziwe chrześcijaństwo? Czy nie umiesz spojrzeć na siebie troszeczkę z dystansu, powiedzieć, a może w tym jest racja, może coś robię nie tak. I dla ciebie to się wydaje, że ktoś cię obraził, a może właśnie Pan poddaje cię próbie i chce coś wykazać w twoim życiu. W życiu każdego z nas.
gdy wytrwa w próbie, gdy poddany jest uciskowi z powodu imienia Pana albo z powodu swojej postawy i jest uciskany i ludzie są nieznośni w zakładzie pracy i on już nie może wytrzymać. Ale tu jest napisane, gdy wytrwa w próbie, gdy nie będzie oddawał tym samym, ale na przekleństwo będzie błogosławił w imieniu Pana. Słuchajcie, to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Kiedy jestem w stanie tego, który mnie gdzieś tam gnębi, uciska, niesprawiedliwie traktuje, a ja w imieniu Pana go błogosławię. Może się popłaczę, może gdzieś tam będę siedział, i, ale w sumie wołam, Boże, ja go błogosławię, ja ją błogosławię. Celem tej próby i testu, jak powiedziałem, próba i test, pokuszenie nie jest niczym przyjemnym, ale Bóg mówi, radujcie się, bo to jest moja droga, aby zmieniać wasze życie, aby umocnić waszą wiarę. Celem testu jest doprowadzić Boże naczynia, którym jest każdy z nas. Każdy z nas do oczyszczenia. Bóg widzi, ile jeszcze jest z tego ciała, z tej cielesności, ile jest w naszym życiu. I Bóg pragnie używać czystych naczyń. Ja powiem tak, nie bezgrzesznych, bo ich nie ma, ale na tyle oczyszczonych, tak aby to przynosiło chwałę Bogu. Tak, aby Bóg mógł nas używać. A więc przez te trudności, przez okoliczności, przez pozwolenie szatanowi kusić nas, Bóg chce usunąć z twojego i z mojego życia to, co jest brudne w jego oczach, jest nieczyste w jego oczach. I chce on nam to pokazać, tą wszelką, ten brud i tą nieczystość, nasze zgorzknienie, nasz egoizm, naszą chciwość, zawiść. Tylko wtedy mogę to poznać. O, komuś się powodzi. O, ktoś ma coś nowego. I gdzieś tam odczuwam takie nieprzyjemne kłucie w moim sercu. Czemu nie ja? Czemu on to ma? Ona to ma, a nie ja. Wiecie, to jest taki sygnał, że coś potrzebuje zmiany, albo też daje mi świadomość i ja muszę w Boży sposób zareagować. Nie poddać się temu. Bóg przez to chce odnowić naszą miłość do Niego i do ludzi. Bo nagle ta pokusa, czy ta próba pokazuje mi, że ja tak naprawdę tak miłuję tych, którzy mnie miłują. A nie lubię tych, którzy mnie nie lubią. A Jezus mówi tak, miłujcie tylko tych, którzy was miłują. No właśnie ta próba polega na tym, że mamy miłować tych, którzy nam wcale nie okazują miłości. Wcale nie okazują nam zainteresowania, jakby lekceważą nas. A wy teraz pokażcie, jacy oni są źli. Wiecie, zdarzało się czasami, że niektórzy publicznie stawali na środku i w takiej dobrej wierze mówili, jak ta osoba ją skrzywdziła go. Co to ma wspólnego z chrześcijaństwem? Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. I próba i test ujawnia, kim jest Andrzej, kim my jesteśmy. Ale jeśli to jest ujawnione, Bóg ujawnia po to, żebym ja coś z tym zrobił, żebym pokutował, żebym prosił o przebaczenie, żebym Bóg mnie oczyścił, ale też dał mi moc i siłę do zwycięstwa nad tym. I Biblia mówi, że jesteśmy nie pod zakonem, ale pod łaską i łaska Boża udzieli tobie i mnie siły i mocy, abyśmy przez to przeszli. Amen. Dlatego radujcie się, gdy przez rozmaite próby przechodzicie, bo Bóg, znaczy się, podjął pracę nad twoim życiem. Bóg pragnie oczyścić i przygotować ciebie jako swoje naczynie. Chce cię błogosławić i przez ciebie błogosławić innych.
Celem pokusy i próby jest także tworzyć wiernych mężczyzn i niewiasty, którzy ufają Bogu. Wiernych. Nie dowiem się, czy jestem wierny, jeżeli nie będę stał pomiędzy dobrem i złem. Co wybiorę? Posłuszeństwo czy nieposłuszeństwo Bogu? Moje czy to, co Bogu się podoba? Tu słyszeliśmy niedawno, brat Janusz mówił o młodzieńcach wrzuconych do pieca. Test, próba. Musieli przejść przez ogień. Byli gotowi. Czy nas wyrwiesz, Boże? Czy Bóg nas wyrwie, czy nie wyrwie? Królu, my się posągowi nie będziemy kłaniać. Wiecie, czasami głos drugiego człowieka nas przeraża, bo się obrazi, bo on... Jesteśmy gotowi zrobić wbrew temu, co Bóg mówi w swoim słowie, z powodu takiej błahostki, bo się obrazi. Bo co powie tamten czy tamten? To nie ma znaczenia. Pytanie jest, czy podoba się Bogu? Czy decyzja, którą podejmuję, jest zgodna z Jego wolą, z Jego słowem? Wierni ludzie, oddani Bogu ludzie. Wiecie, to jest tak jak przesiew. Bóg może utworzyć sobie wiernych, oddanych sług, służebnice, kiedy będą zwycięsko przechodzić przez próby i doświadczenia. Józef był takim nastolatkiem. Słuchajcie, wielki test, wielka próba, wielkie pokuszenia przechodził ten młody człowiek. 16 lat. Tak tyle mógł mieć lat, kiedy został wrzucony do studni. Sprzedany. W niewoli. I test wykazał, że Józef w tym wszystkim powiedział, ja boję się Boga, który mnie widzi. Tak? Ja nie mogę zgrzeszyć, chociaż nikt z ludzi nie widzi, ale widzi mnie Wszechmocny i ja nie mogę zgrzeszyć. Ujawniło się jego serce. Wiecie, był w takim my może... Chociaż też jako Polacy mamy silne więzi rodzinne i dobrze, jeśli mamy silne więzi rodzinne, budujemy silne więzi rodzinne, bo to podoba się Bogu. Ale Semici mają szczególne silne więzi. Przypatrzcie się czasami w różnych sytuacjach Żydom, jak oni reagują ludziom Bliskiego Wschodu. Został sprzedany przez własnych braci. Ale on ma świadomość. Nie pozwolę, aby ta próba, ten test, a diabeł mu tylko szeptał do ucha, gdzie jest twój Bóg? Gdzie jest twój Bóg? Zapomnij o nim. Właśnie bracia cię sprzedali. Właściwie chcieli cię zabić. Trochę łaski ci okazali, że cię nie zabili. Ale to był test. Test, który trwał w granicach 14 lat, zanim znalazł się w miejscu, które Bóg mu wyznaczył, zaplanował. I on nie pozwolił, żeby to miejsce, te obietnice, te prorocze sny, które miał, aby diabeł mu zabrał i ograbił go z miejsca Bożego powołania. Wiernie stał przy Bogu. Jakby... Z takiego ciosu, cios za cios. W końcu w więzieniu wylądował. A zwróćcie uwagę, Józef gdziekolwiek był, chciał się podobać Bogu i to, co zostało mu powierzone, robił z całą sumiennością. I Bóg to błogosławił. I Bóg błogosławił przez to innych. Jak wielkie, jak dobre rzeczy są. Radujcie się.
gdy przez rozmaite próby przechodzicie. Bo Bóg w ten sposób bada nasze serca, ujawnia stan twojego i mojego serca, bo Bóg w ten sposób może z ciebie i ze mnie, jeśli tylko we właściwy sposób zacznę reagować i postępować, w chwili pokusy i doświadczenia stanę się wiernym Jego sługą, służebnicą. Nie bój się i nie bójmy się, kiedy Pan pokazuje na ten brud, na tą nieczystość, na to, co jest niewłaściwe jeszcze w twoim czy w moim życiu. Nie bój się tego, ale z pokorą, z wdzięcznością, Panie, nie widziałem tego, ale dzięki łasce, dzięki temu miejscu, do którego mnie wprowadziłeś, oto mogłem to zobaczyć i mogę to teraz wyznać jako grzech, jako nieprawość. Bo Bóg, czyniąc to, czyni wielkiej trosce i miłości o ciebie i o mnie. Drodzy, zakończę na tym. Jestem, nie wiem, w jednej czwartej, piątej, szóstej. Nie ma znaczenia. Może w czwartek będę kontynuował, a więc zachęcam, przyjdźcie w czwartek. Ale chcemy się modlić. Może jesteś w takiej sytuacji. Może coś cię denerwuje. Może coś cię irytuje u innych. Może nie możesz sobie z kimś poradzić. Podejmij teraz w tym doświadczeniu, w tej całej sytuacji właściwą decyzję. Kiedy wstaniemy, aby się modlić, powiedz: Boże, przebacz mi niewłaściwe reakcje. Daj mi miłość do tej osoby. Ja ją błogosławię. Daj mi miłość. Pomóż mi rozwiązać tą sytuację, abym nie szedł na kompromis, tak jak Jezus nie szedł na kompromis za jeden ukłon, bo by stracił wszystko. Daj mi być wiernym, wiernym Twojemu Słowu. I wtedy będziemy doświadczać, jak będzie umacniana Twoja i moja wiara. Wtedy będziesz doświadczał coraz więcej Bożego pokoju, radości w Panu i Bożej obecności. Wtedy nagle będziesz dostrzegał cuda Boże w swoim życiu. Bóg mówi: przypomnijcie sobie wszelkie cuda, że wasze obuwie nie zmruszało, że wasz chleb był i tak dalej, wasza odzież. Zobaczcie, w jaki cudowny sposób was prowadziłem. Bracia i siostry, czy Bóg nie prowadzi nas w cudowny sposób? Czy Bóg nie wyrwał ciebie i mnie już z niejednego niebezpieczeństwa? Nie przeprowadził nas już przez jakieś piece, do których byliśmy wrzuceni? Czyż nie jest godny chwały? A więc powstańmy. Powstańmy. I podziękuj Bogu. Podziękuj Bogu. Wyznaj to swoimi ustami tam, gdzie jesteś. Boże, dziękuję Ci za cuda w moim życiu, za przeprowadzenie mnie przez różne sytuacje. A może teraz, kiedy jestem w takiej trudnej sytuacji, Boże, ja wiem, że Ty jesteś ze mną. Nawet kiedy Cię nie czuję, kiedy Cię nie słyszę, ja wiem, że Ty jesteś ze mną, bo taka jest Jego obietnica. On Cię nie pozostawi, nie opuści. On jest zawsze z Tobą, czy Go czujesz, czy Go nie czujesz. Nie jest zależny od Twoich dobrych czy złych uczuć. On jest. Ale pytanie jest, czy podejmę właściwą decyzję. Decyzję, która jest posłuszeństwem Panu. Uznaniem tego, że On ma ostatnie, najważniejsze słowo w moim życiu, nie ja. Bo tak możesz do końca życia z Nim walczyć. Jeden z psalmów mówi: oporni pozostają w suchej ziemi. Nigdy nie doświadczają tej łaski, tego błogosławieństwa, tego ciepła, tej miłości, która płynie z Niego. Nawet w przypowieści, podobieństwie o winnicy jest napisane: Ojciec oczyszcza swoje latorośle. Halleluja. Halleluja. On oczyszcza nas. Nie muszę od tego uciekać. Nie muszę się z Bogiem wadzić. Nie muszę narzekać. On chce i sprawia i wprowadza mnie, aby mnie oczyścić. Jemu niech będzie chwała. Halleluja. Chciejmy podnieść nasz głos i dziękować Panu.
Boże, dziękujemy Ci za łaskę. Dziękujemy Ci za czas prób, doświadczeń i pokuszenia. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty to dajesz, pozwalasz, chociaż sam nikogo nie kusisz, Panie, abyśmy byli oczyszczeni, Panie. Abyśmy zobaczyli stan naszych własnych serc. W jakim miejscu jesteśmy dzisiaj? Dziękuję Ci, że chcesz umocnić nas w wierności dla Ciebie i dla Twojego Słowa. Tobie niech będzie chwała. Tobie, Panie, niech będzie chwała. Halleluja. Tak błogosławimy Twoje imię. Błogosławimy tym, którzy może nas zranili, może nas nie tak potraktowali. Nie chcemy się użalać nad samymi sobą, ale chcemy ich błogosławić, bo jesteśmy tymi, którzy są powołani do błogosławieństwa. Nie chcemy, żeby diabeł zabrał nam kolejny dzień w litowaniu się, użalaniu nad samym sobą. Ale chcemy być zwycięzcy, pełni radości Pana, pełni błogosławieństwa, pełni Jego obecności świętej w naszym życiu. Halleluja, halleluja, halleluja.